Cześć, to znowu ja, Wasz Wojtuś. Przedtem robiłem filmik odnośnie sprzętu, jakiego używam w zespole Phantom i w zespole Serpent Wings. Tutaj ten filmik to jest taka mała poprawka odnośnie zmian sprzętowych. Jestem, jakby można powiedzieć, oficjalnie już użytkownikiem zasilacza, bo to o nim mowa, zasilacza Yankee PS-M1. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. Zobaczcie za bałagan spowodowany kablami. No tutaj to jest ten zasilacz PS-M1 firmy Yankee. Polski produkt naturalnie. Poodpinam go specjalnie dla Was, zrobię to. Tutaj mamy taką oto konstrukcję tego zasilacza. Dwie sekcje mamy po 5 wyjść izolowanych 9-woltowych. No tutaj mamy diodę, że się nam w ogóle świeci ten zasilacz. Mamy tutaj, co jest ciekawe właśnie, mamy możliwość zamontowania go, o kurczę, świeci. Mamy możliwość zamontowania go od góry, kabel od góry, co jest właśnie według mnie bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi akurat o zasilacze firmy Yankee. No tutaj przede wszystkim to, że jeśli mamy zasilacz, potrzebujemy zasilacz, prawda? Potrzebujemy zwykle, jeśli mamy więcej niż jeden efekt, to potrzebujemy zasilacze. Jeśli nawet jeden efekt mamy, to też nam zasilacz jest potrzebny. Jednak jeśli mamy więcej niż powiedzmy cztery efekty, to potrzebne nam jest coś większego. No i tutaj na rynku mamy trochę różnych modeli zasilaczy. Jednak z tego, co ja się orientowałem, grałem już na kilku, na przykład firmy Yoyo, firmy Gator, firmy MXR i jeszcze więcej innych firm, to właściwie ten jest chyba najfajniejszym wyborem. Po pierwsze, no co do swojej ceny, nie jest to aż taki majątek, ten wzmacniacz, ten zasilacz, nie jest to taki majątek, ale co jest ciekawe, że wszystkie wyjścia na efekty mamy tutaj w jednej linii i wejście na kabel od prądu mamy tutaj od góry. W większości zasilaczy to mamy albo zasilacz zasilany z jeszcze jednego zasilacza, że na przykład mamy taki kabel, wpinamy go gdzieś do zasilacza i z niego wychodzą nam inne kabelki. Tu jest o tyle fajny, po prostu podłączamy tutaj bezpośrednio prąd przedłużaczem jakimkolwiek, Który mamy dostępny, lub takim, jaki dostajemy razem w zestawie. On jest o tyle fajnie, że po prostu jest, nie wystaje do góry, tylko jest boczna, taka boczna wtyczka kątowa. No i tutaj mamy tak, że mamy te ścianki wolne, trzy ścianki wolne mamy, czyli właściwie wmontowanie do pedalboarda możemy na parę różnych sposobów i to nam nie będzie zawadzało w żadnym wypadku. Na przykład inne, na przykład MXR robi efekt taki, że mamy cztery wejścia z jednej strony, cztery z drugiej strony, dwa na 18V i dodatkowo tutaj jedno na zasilacz, taki główny na zasilacz, który doprowadza nam prąd do tego zasilacza, więc właściwie wszystkie boki zajęte. A tutaj mamy cztery boki wolne. Oczywiście jest tutaj dodatkowo wejście USB na 5V. Na przykład można sobie zasilać, podłączyć tutaj, przepraszam, lampkę. W zestawie oczywiście jest lampka. Ja mam troszkę inną lampkę. Wziąłem sobie akurat z kondycjonera napięcia Samsona. Takie coś, że mogę sobie po prostu podświetlić efekty, zobaczyć, jak to mi wygląda. No i tutaj tak to wygląda. Jeszcze dodatkowo jest opcja taka, że można sobie przenieść to gniazdo, można przenieść tutaj, po prostu odkręcić to i zamienić miejscami, jeśli ktoś by potrzebował. No tylko teraz jest kwestia właśnie to, co mówiłem, że fajny jest patent, że tu mamy bok cały wolny. Ja to akurat trzymam tak sobie z boczków w pedalboardzie. Będę zmieniał pedalboard, też Wam pokażę, jednak póki co mam taki. No i to wszystko bardzo fajnie, schludnie wygląda. Oczywiście jest pomarańczowy, bardzo się przebija. No tutaj jeszcze co mamy napisane? Maksymalna moc, bezpiecznik jaki mamy i zasilanie.
Także ja naprawdę gorąco polecam te zasilacze firmy Yankee. Nie będziecie zawiedzeni. A jeszcze, no to już widzieliście, co jeszcze dodatkowo możemy sobie zamontować jakimiś śrubkami, jakoś to przykręcić. Oczywiście można te nóżki pewnie zdjąć, nie próbowałem ich zdejmować, i można na przykład tutaj rzep przyczepić, tak żeby to nam się trzymało porządnie w pedalboardzie. Więc no, możliwości zamontowania to mamy te przynajmniej dwa: na śrubki i na rzep, albo po prostu luzem go trzymać. Dobra, to tyle. Wojtuś wam mówi, jak jest. Papatki.